Tutaj fajnie się jeździ te wyścigi, fajnie się to wszystko robi, ale my dzisiaj porobimy coś totalnie innego. Tu jest taka bardzo długa rzeka, będziemy sobie jechać wzdłuż tej rzeki, będziemy się ścigać wzdłuż tej rzeki, aż do ujścia. Zobaczymy, czy uda nam się zgrać na tyle, żeby zrobić taki pojedynek, czyli łodzie kontra samochody. Co wy na to? Musimy znaleźć, musimy jakoś tak zgrać fajnie, na przykład wystartujemy stąd. Tylko jak my tu wystartujemy? Wiecie, o co chodzi? Taki jakby zlocik w The Crew, nie? Ale taki pojedynkowy bardziej, że wiesz, tutaj mamy otwarty świat, mamy Stany Zjednoczone do dyspozycji i możemy sobie robić tutaj różne rzeczy, różne zawody. I mamy bardzo długą tą rzekę Mississippi i byśmy ścigali się wzdłuż tej rzeki Mississippi aż do ujścia z któregoś tam miejsca. Na przykład od Chicago, gdzieś tutaj byśmy sobie zaczęli do ujścia tej rzeki. Ale uprzedzam, łatwo wam nie będzie, łatwo wam nie będzie. Ja biorę motorówkę w takim razie. Wszyscy chcą autami i pojazdami naziemnymi. Ty czekaj, a tu się inni chyba jeszcze zbierają. Dzięki za donacik, Niko. Na razie mam taką ekipkę. Podzielmy się, niech jedni biorą motorówki, drudzy biorą samochody, nie? O kurde, tu nie mogę wjechać nawet. No czekajcie, ja was spróbuję jeszcze zaprosić, to może więcej osób uda się zrobić taki wyścig. Aha, dobra, dwie motorówki z naszego tego i dwa pojazdy tam naziemne są. Ja mam nadzieję, że oni faktycznie wzięli sobie, żeby się tak ustawili koło siebie równo, nie? Ale to najważniejsze, żeby byli na moście. Jo, ile was tu jest? Ty, to może my damy radę zrobić taki zlot? Ten, jakie neony ma w swojej motorówce. Ty, tutaj też można zrobić zloty w takim razie. Jak was pozapraszam do znajomych, może się pojawicie na sesji. Startujemy. Wystartują? No dobra, wystartowali. No i jedziemy. Jedziemy teraz do celu. Tamci też jadą, okej. Robimy pojedynek. Łodzie kontra pojazdy naziemne. Zobaczymy, kto pierwszy. Pojechali, cisną tam. Szkoda, że tutaj nie ma jakiegoś takiego kamerzysty, który by pokazywał, jak to, wiesz, jak to przebiega, nie? Zostali z tyłu. No my cały czas ze stałą prędkością 300 km na godzinę i wiesz, u nas jest tak troszeczkę łatwiej po tej wodzie, nie? Więc chyba wypadałoby, żeby oni wzięli jakieś hyperauta w takim razie. Widzicie na mapie, ale jak się tepnę, to znikasz, aha. Czyli musielibyśmy tak koło siebie gdzieś tam stać, nie? I nigdzie się nie teleportować. Ło, tamci zostali z tyłu strasznie. Nie no, to jest trochę przesada, bo zobacz, my ze stałą prędkością 300 km na godzinę, a oni tam muszą skręcać, zawracać, przewracać. Myślałem, że hyperauta to będzie trochę przesada, bo te hyperauta mogą jechać praktycznie cały czas 400 na godzinę, nie? A jednak te pojazdy takie, powiedzmy, street, to one nie mogą za bardzo. No ale zobaczymy jak to będzie wyglądało po dopłynięciu. Do celu mamy 28 km, ty. To jest ta odległość? Chyba tak. Chyba tak będzie lepiej, nie? Że oni wezmą sobie jakieś hyperauta, a my weźmiemy sobie te takie łodzie najszybsze i wtedy zrobić wyścig. To będzie chyba najlepiej. 26 km, ty. Chyba trochę przesadziłem z tym wyścigiem. Kto jest pierwszy? Chyba ja. Ty, nie, gonią tamci. Gonią. Możemy zrobić w drugą stronę wyścig. Ale wtedy weźmiemy hyperauta. Znaczy, te osoby, co będą jechać lądem, to już hyperauta wezmą. Koenigseggi, Bugatti, co tam będą chcieli. Nawet takie fury, co 4 paki wycisną. Nie, no nie mają szans. Kurde, to teraz możemy zrobić zamianę. Trudniej jest właśnie samochodem, to trzeba się naskręcać, omijać ruch uliczny. A jak tu masz szeroko tutaj, wiesz, na lajcie, nie, sobie pływasz. Ty, ale patrz, ten ziomeczek, on nie jest w naszej drużynie, nie? A cały czas tutaj gdzieś w pobliżu jest, także to jest super. Dobra, i dopłynęliśmy już do tego mostu prawie. No a na ziomeczków musimy czekać, oni są oddaleni o... Puh, daleko pewnie są. Żeglować, tak? Okej. Dziwnie to... I się żegluga kojarzy z żaglami, nie? Dobra, my już dopłynęliśmy. Tu gdzieś na około. Nie, to trzeba mieć hyperauta do tego. My mieliśmy zdecydowanie wyższą prędkość średnią, nie? Gdzieś koło 300 km na godzinę właśnie, a oni to, wiesz. Ale dobrze, będziemy wiedzieć na przyszłość, że pan dam daleko z tyłu. Tak zrobimy. To co? Jedni biorą... Patrzcie, ile tutaj jest w ogóle naszych ludzi.
Tylko, że oni się nie pojawiają na tym, nie? Nie widać ich, kurde, szkoda. I tak, czekamy. Czekamy jeszcze. Nie, no faktycznie, tylko hyperauta. Ale dobra, zrobimy w drugą stronę. I teraz będziemy sobie lecieć, tak, w drugą stronę, do Chicago, 28 km. Najlepiej chyba do mostu, nie? Chicago, no i tutaj mamy jakiś most. Myślę, że będzie dla samochodów bardzo to trudne. Ustawiamy znacznik ekipy. I pyk. I teraz jak mam zatrąbić, czy co zrobić? Dobra, to po prostu zatrąbię 3 razy, mam nadzieję, że usłyszą i startujemy. Bo wiecie, na streamie zawsze są trochę opóźnienia. Popłynęli? Dobra, popłynęli, okej, płyną. Super, i teraz to będzie wyścig ciekawy, nie? Motorowy kontra, wiesz. Kontra hyperauta. I teraz to będzie miało sens, tak naprawdę. Bo wtedy tamci to naprawdę nie mieli szans. 10 km z tyłu byli. Może będzie widać przy brzegu gdzieś te motorówy, ty. Ej, teraz faktycznie na tym, na równi jedziemy. Patrz, płyną tam. What? Super to wygląda, dobra, ciśniemy, ciśniemy. Jedziemy do Chicago, ścigamy się wzdłuż Mississippi. Motorówki kontra hyperauta. Tutaj trzeba naprawdę szybko podkręcić tempo ostro. Nie widać drogi przez tą zimę. Fajnie by było, jakby jeszcze ktoś nagrywał, wiecie, z góry, nie? Że widziałby wszystkich graczy i widziałby postęp w wyścigu i by to nagrywał. Potem to zmontować, wiecie, fajnie na odcineczku. Super sprawa. Dobra, tamci na razie z tyłu są, ale pamiętajcie, że oni cały czas ze średnią, oni cały czas 300 na godzinę cisną, nie? Tylko też pytanie, czy mają maksymalnie ulepszone łodzie? To jest pytanie. I zobaczymy, tutaj powinni... Ty, płyną, płyną chyba. Tu na moście powinienem ich widzieć. Kilometr ode mnie, dobra, zaraz tutaj będą płynąć, no, faktycznie. Więc jest tak teraz w miarę równo, bym powiedział. Też warto by było, żeby te osoby, które płyną, nie? Żeby miały... ulepszony na maksa te motorówki. Ale patrz, teraz tutaj ziomeczek sobie, wiesz. My musimy tu jeszcze slalomem jechać. Co prawda nasze pojazdy osiągają wyższe prędkości niż te motorówki, ale my musimy tutaj się jeszcze sporo naskręcać, zobacz. Ciekawe, co teraz wygra. Hyperauta kontra super szybkie motorówy. No już są z przodu, kurde. Ej, faktycznie. To tylko tak się da ścigać wzdłuż rzeki. O kurde, gdzieś trzeba było, a tutaj też można pojechać, dobra. Okej, teraz będziemy się zbliżać do rzeki Mississippi, chyba. Tak, tamci już bardzo z przodu są chyba. Jedź, 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 jedź. To możliwe, żeby w ogóle te samochody, wiecie, takie hyperauta wyprzedziły motorówy na takim wyścigu? W Dekru w ogóle nie ma takich wyścigów, nie? Że na przykład samoloty kontra auta, czy motorówki kontra auta. I wiesz, motorówki też by miały swoje checkpointy, auta by miały swoje checkpointy, to by było fajne. Kurde, znikaj mi to, ja się ścigam teraz! Co mnie obchodzą te punkty, jak ja nie wiem, gdzie mam jechać? Chyba dobrze jadę, mam nadzieję. Znikaj mi to! Patrz, nie mam GPS-a przez chwilę. Szkoda, że przy samej wodzie nie można jechać. Chyba, że są takie rzeki, że wszak faktycznie przy samej wodzie można jechać. O dobra, widziałem tam kogoś z daleka. O, dojeżdżamy do rzeki powoli. Widzę go, patrz, widać go na rzece. Widzicie to na mapce? Nad moją głową? Patrz, 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 może jeszcze go dogonię. O, naprawdę, tu cisnę tyle, że szok. To
na pewno jest najszybsza i najkrótsza droga. Ej, to jest... Ła! To jest fajny wyścig teraz. Ile do celu? 15 km mamy jeszcze. No jak będzie taka droga zrównana z rzeką, to faktycznie może nam się udać. Ale jak będzie tak... Będziemy tak jechać takimi slalomami, jak nam tutaj każe GPS. Kurde, jedź, jedź, jedź! To może być ciężko. Dobra, jest autostrada. Dawaj, cztery paki, bo to nie ma czasu. 8 km. I znowu jakieś zakręty. A ciekawe co by było, jakbym tą autostradą pojechał kawałek dalej. Pojadę, bo widzę, że ona tam prosto prowadzi. Tak, 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 jadę autostradą. Jak będzie gdzieś skręcać, to dopiero wtedy tam ogarnę, nie? Ale patrzcie, jak ten GPS głupio prowadzi. Zupełnie tak z dupy, nie? Może jakbyśmy sobie zoptymalizowali tą drogę dla autek. Ty, ale kogoś wyprzedziłem. Patrzcie, będziemy teraz przy tym samym moście jechać. Zała, zała, zała. Patrz, będzie go widać teraz na rzece. Elegancko. Patrz. Gdzieś on tam jedzie. Płynie, w sensie. Jest, jest, jest. Wyprzedziliśmy go jakimś cudem. Patrz! Ostatnie metry, ostatnie kilometry do mostu. Gazu, gazu, gazu. On ma w linii prostej już. Dawaj, 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 dawaj! Ej, wiecie co? Gdybym to lepiej pojechał, to bym miał szansę wygrać. Naprawdę. Bo myślę, że mnie tam trochę za bardzo po krętych drogach prowadził GPS, nie? Ale poza tym, pojedynek jak najbardziej adekwatny. I czekamy jeszcze na Szczepana i też jest niedaleko. Czyli najlepiej robić wyścigi, jak już, to motorówki kontra hyperauta, nie? Nie ma sensu robić motorówki kontra samochody tam super. Ale udało się, zrobiliśmy sobie, zobaczcie. Jeszcze raz zobaczymy. Tutaj mam, powinien mieć zapisaną, o, mam zapisaną tą drogę, jak mi kierował GPS, widzicie? Tutaj? I tak ciężko było w to uwierzyć, ale faktycznie to była najszybsza trasa, bo nam ten GPS skrócił tutaj trochę, nie? Oni musieli tutaj dookoła płynąć. I pod koniec faktycznie mieliśmy nadrobione sporo drogi. Nie? Tutaj mieliśmy autostradą, tu nas GPS prowadził gdzieś w prawo przy tym, przy wodzie, bez sensu, takimi krętymi, jak mogliśmy sobie tu skręcić. Więc moim zdaniem to tylko to było słabe. Ale tak, oni płynęli sobie cały czas tą rzeką Mississippi w górę do Chicago. Z tego mostu tam i w sumie jest porówno, nie? Nie wiem, jakie oni mieli motorówki, bo to też trzeba brać pod uwagę. Ważne jest to, żeby wszyscy mieli najlepsze pojazdy. No nie, mieli chyba takich najgorszych. To zależy, jakie ulepszone, nie? Byle gdzieś w około, w okolicach 300 mogli lecieć. I co powiecie na taki wyścig? Moim zdaniem ciekawa sprawa. No istnieje i spoko sprawa, takie wyścigi są, moim zdaniem. Jeden typ pojazdu kontra drugi typ pojazdu.